Hej, peace and love. Słuchajcie, taki live krótki socjologii złodziejstwa, który będzie się odnosił do ostatnich wydarzeń związanych z wyborami TikTokowymi, jak również będzie mówił o tym, jaki potencjał posiada TikTok. Otóż, słuchajcie, zanim przejdę do... Zaraz zobaczymy, czy... Przeczytamy Związki przyjaźni Edwarda Abramowskiego. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwie niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia, jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Nexla. Nie wiem, kim jest Nexla. Dobra, słuchajcie, peace and love. Słuchajcie. Zacznijmy od tego, że żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska, natomiast system kształtuje się przez wyznaczenie granicy między środowiskiem a systemem. I słuchajcie, w ramach naszego systemu, witaj Bigos, peace and love, cześć, w ramach naszego systemu społecznego ukształtował się system komunikacyjny i tak naprawdę to język był tym systemem komunikacyjnym. Z tym, że oczywiście nośnikiem był najczęściej było powietrze albo ewentualnie fale świetlne, kiedy coś mieliśmy zapisany znak. To już nie była debata, Bigos, to było podsumowanie tych debat, tych wyborów prezydenckich, które się odbyły i rządowych. Także, no, to takie, że tak powiem, takie dosyć mocne, ciekawe. Dziękuję, dziękuję panie Bigosie. No, w każdym razie, czyli tak jak mówię, mamy pewien system, ale ten system jest środowiskiem dla podsystemów wewnątrz tego systemu. Na przykład my jesteśmy środowiskiem dla takiego podsystemu jak nasze serce, nasze płuca, nasz mózg. Szczególnie jesteśmy środowiskiem dla tego systemu, którym jest nas. Dobrze, tak, od dziś. Tak, tak. Bo wczoraj jeszcze byłem wiceministrem kultury. No, w każdym bądź razie nasz mózg w zasadzie mógłby być samodzielnym bytem. Teoretycznie mógłby być, natomiast on jest zakotwiczony i zadomowiony w naszym ciele. Natomiast ciało nasze jest środowiskiem naszego mózgu, czyli nasze oczy, nasz język, nasze uszy, nasz nos, nasze dłonie są jego... O, ktoś do mnie... O, witaj, witaj, Ando, z tego co pamiętam. Cześć Leszku, no,
Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Pamiętam, że rozmawialiśmy o... Czekaj, Na końcu, było o czarnej dziurze. Z czego ona powstaje i tak dalej. Z czego może powstać. Nie. Coś innego było dla nas istotne. Ale nie, no do tego wrócimy. Rozmawialiśmy tak o tym, jako kierowca, że jakbym sobie wyobrażał idealny świat. Drugi temat to był odnośnie humanoizacji robotów. A no tak, o tym ty w ogóle postawiłeś ten problem. Tak, no i trzeci, no właśnie, wiesz, szedłem tutaj, bo wtedy powiedziałem, że czarna dziura powstaje z antymaterii i wszyscy żeście mi powiedzieli, że nie, tak nie jest. No to sprawdziłem sobie kilka badań i tak dalej i czarna dziura może powstać i z materii i antymaterii. To I znaczy tak. ja wtedy pamiętam, że ja przeprosiłem was za to, że nie wiedziałem, ale no nie do końca, bo to było 50 na 50. Poczekaj, no nie, bo nasz wszechświat składa się z materii i 99 i 999, tam masz 3000 zer, dziewiątek po przecinku, to jest materia, a tylko ten jeden tam 3000 po przecinku, czyli jeden atom na tryliard tryliardów, czy na przykład sekstyliardów, to jest kawałątek antymaterii, który natychmiast anihiluje w ciągu ułamka sekundy. Natomiast istnieje teoretyczna możliwość, że istnieje wszechświat złożony z antymaterii, ale to nie jest nasz wszechświat. No tak, no my po prostu dowiedliśmy, że istnieje coś takiego jak antymateria, ale ona może mieć tak. również wpływ na czarną dziurę, bo czarna dziura jest niezbadana. W ogóle co jest, bo nie na z przykład... anihilacji antymaterii powstaje czarna dziura, tylko No z... nie, to nie jest tak, ale może. Może być przyczyną, może być pewnym elementem tego, żeby powstała, bo na co dzień się z tym nie spotykamy, prawda? Ja nie jestem na tyle biegły w fizyce, natomiast jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby... No, a słyszałeś o takim pojęciu spagetozomia? Słyszałeś o tym pojęciu? Co to jest? To jest właśnie, jakby czarna dziura cię pochłonęła, to cię... To cię rozciągnie. Tak, ale... nie rozciągnie. Ona cię będzie konsumować po każdym atomie. Myślę, że to jest gorsze nawet niż spalenie żywcem. Że... To znaczy, małe prawdopodobieństwo, żebyś w ogóle dożył do dolotu do czarnej dziury, więc... To znaczy tak, no bo ale właśnie czarna dziura ma to do siebie, że jej objętość nie jest współmierna z grawitacją, no którą... tak, bo jest dużo, dużo mniejsza niż grawitacja. Grawitacja, tak, czyli tak naprawdę... No ona cię pochłania. Tak. Czyli tak naprawdę mamy tam do czynienia z miejscem, z przestrzenią, która... To znaczy nie ma wolnej przestrzeni pomiędzy pojedynczymi atomami, znaczy pomiędzy neutronem a elektronem. Po prostu no, jest... No tak, ale teraz weź mi powiedz, która z tych jednostek nie ma masy? Ale czekaj, wiesz co, bo tu spoko, ja bardzo chętnie. Ale to jest, pamiętaj, live socjologiczny. I oczywiście fizyka jest, że tak powiem, elementem zainteresowania socjologii, ale bardziej pod tym względem, jak na przykład socjologowie interpretują chociażby pojęcie czarnej dziury. I wtedy dla socjologa jest na przykład interesująca obserwacja dwóch fizyków,
którzy dyskutują i mają odmienne poglądy. Natomiast no, socjolog nie powinien mieć poglądów, czyli, bo widzisz, na przykład mamy tą tak zwaną interpretację kopenhaską, gdzie tam masz tego kota Schrödingera i to jest jedna z koncepcji i ona ma swoich zwolenników i przeciwników. I dla socjologa to nie ma znaczenia, czy ten kot jest żywy i martwy, tylko dla socjologa ma znaczenie, ilu na przykład jest przeciwników, ilu jest zwolenników, w jakich używają argumentów, na jakich konferencjach się spotykają, ile na przykład publikacji są w stanie wydać i tak dalej. Czyli takie elementy statystyczne mówiące o tym, czyli ten kot Schrödingera jest takim źródłem podstawowym, ale te dociekania nie dotyczą kota Schrödingera, tylko obserwatorów kota Schrödingera. Rozumiesz? No, rozumiem, ale też na przykład zobacz, jak się nasze ludzkie spojrzenie na świat zmieniło i właśnie z takiego socjologicznego punktu widzenia. Jak to wygląda, że w latach 90. Mówiono nam, jest dziura ozonowa, trzeba temu zapobiec, nie? No to freon z lodówek wywalono i tak dalej. Potem było globalne ocieplenie, ale to trochę nie pasowało pod tezę, bo gdzieniegdzie jest zimniej i stwierdzono, że będziemy to nazywać zmianami klimatycznymi. Mnie troszkę boli to, że po prostu próbuje się przekształcać pewne rzeczy względem rzeczywistości, która nam nie odpowiada i próbujemy dostosować ją do nas, do naszego punktu widzenia. No tak. I rzeczywiście tak jest, natomiast nie znamy lepszych metod poznawania rzeczywistości, więc po prostu musimy używać tych. Natomiast w miarę używania... I wiesz co, Leszku, ja ci przerwę. Ja uważam, że to media kreują rzeczywistość. Znaczy, no to nie, przez nie, różne źródła przekazu dostajemy informacje i jeżeli nie będziemy potrafili sami ich zweryfikować, nie będziemy chętni do tego, żeby je weryfikować, to będziemy to brali po prostu za pewnik, bo będziemy uważali, że skoro tak powiedziano w telewizji, usłyszałem w internecie, to znaczy, że to jest prawda i bierzemy to za pewnik. Już nie ma w ludziach tego sprawdzam. Ale słuchaj, tylko że widzisz, ty jako na przykład Andrzej, czyli pojedyncza osoba, jeden człowiek, w ogóle nie masz szans na poznanie prawdy. Rozumiem, musisz się opierać o jakieś dane i tylko jest kwestia, skąd te dane pozyskujesz. I którym źródłom danych będę w stanie zaufać? To znaczy, wiesz co, tu akurat ty możesz sobie tak wybierać, natomiast na przykład socjolog nie ma ufać wszystkim, natomiast ma wszystkie badać. I dopiero dzięki rzetelnemu badaniu i metodom statystycznym może uznać, że na przykład taka teza ma największe prawdopodobieństwo. Rozumiesz? No tak, tylko że to, że miliony much leci do gówna, nie znaczy, że gówno jest dobre. Nie, to tutaj w ogóle nie bardzo, że tak powiem, nie bardzo. To znaczy... No tak, bo chodzi o jednostki, że jeżeli większość zacznie myśleć w ten sposób, że coś nie ma czegoś takiego. Jeżeli miliony much leci do gówna, to znaczy, że dla much jako gatunku owadów takie gówno jest atrakcyjne. Natomiast dla na przykład krokodyli, no takie gówno nie będzie już atrakcyjne. Dla szympansów nie będzie, a dla ludzi to wręcz będzie odpychające.
Dobrze, ale chodzi właśnie mi o to, że jak inne muchy będą na to patrzeć, tak? I chodzi mi to, jak Przepraszam, weźmiemy zgadzam to się, tylko przepraszam cię. tak na ludzki język, nie, Leszku? Mi chodzi Ale o to, zgadzam że się, jeżeli prawda? To jest. większość ludzi, Tak. większość mediów dostaniesz informację, że masz dbać o planetę i tak dalej, Ale ja to. nie, spokojnie, spokojnie, Andrzeju. U mnie jest metodologia naukowa i ty powiedziałeś o tym, że milion much leci do gówna i to jest taka teza. Faktycznie może być, że miliony much znajduje jakieś atrakcyjne, że tak powiem, produkty odżywcze w gównie, ludzkim na przykład, czy zwierzęcym. Boże, Natomiast zbanują nas. Ja to tylko tak. no, ale słuchaj, natomiast pamiętaj, że muchy nie stworzyły nigdy żadnej cywilizacji technicznej. Natomiast ludzie jako tacy, oni, ludzie się posługują intersubiektywną komunikowalnością. I jeżeli Ale nie jest powiedziane, że inne zwierzęta się nie komunikują. Na pewno się komunikują. Małpy przecież się ze sobą komunikują i tak dalej. każda Także istota one żywa się też tworzą komunikuje. pewne społeczeństwo. Ale tak, społeczeństwo tworzą, ale nie społeczeństwa zwierzęce nie zbudowały cywilizacji technicznej, rozumiesz? No tak, tylko że jeżeli mniejszości zacznie się coś narzucać w takich głównych środkach przekazu, no to człowiek, jeżeli sam nie zweryfikuje, czy to jest prawda, to zacznie to brać za prawdę, Ale objawioną. dobra, jakie kryteria weryfikacji przyjmiesz? Jakie przyjmuje? Stopień naukowy, bo uważam, że jednak ludzie no nie zawsze, ale z wyższym wykształceniem jednak mają coś więcej do powiedzenia, bo się zagłębiali w ten temat. To, jakich argumentów używają, głównie na tym się skupiam. I potem po argumentach sprawdzam, co może być faktycznie, a co nie, co po prostu jest strasznie naciągane, bo myślę, że jako ludzie, no jesteśmy istotami myślącymi, także powinniśmy sami też potrafić zweryfikować pewne rzeczy. Czekaj, przepraszam cię. Peter, rozmowa dotyczy tak naprawdę, zresztą u mnie na live wszystkie rozmowy dotyczą ogólnej teorii komunikacji. No, mów No to dalej. myślę, że akurat dobrze dobrze No się tak. Tak. w ten temat. Tylko wiesz, na przykład upraszczanie nadmierne nie jest metodą naukową. No, ja na przykład, patrz, bo mówi się tak, są dwie płcie z biologii, a tutaj tożsamości, no i to też podchodzi pod płeć, że jest tam 40 parę. No, ale dla mnie, no to ja już sobie to zweryfikowałem, że są trzy, jest męska, żeńska i obojniak. I na przykład jak urodzi się dziecko, które ma cechy damskie i męskie, narządy damskie i męskie, to rodzice decydują za dziecko, kim to dziecko ma być, potem bierze odpowiednie hormony i tak dalej. I to jest z biologicznego punktu widzenia u nas w świecie zachodnim, jest to po prostu brane jako anomalia, ale są pewne kręgi ludzi, którzy uważają, że oni się tacy urodzili i oni tacy powinni być, czyli powinni być obojniakami. I obojniacy się rodzą, czy tego chcemy, czy nie. I to No jest tak tak. jakby osobna płeć. Wśród zwierząt również dochodzi do tego. Słuchaj, generalnie tak, generalnie tu masz rację. Natomiast, no, nie powiedziałbym, że jest to osobna. Jest to pomieszanie dwóch płci. To nie jest trzecia płeć. No, można powiedzieć, że jest.
Bo jednak ci ludzie się rodzą z tymi dwoma Znaczy, że narządami. no, Ja mówię, rozumiem. że tu dochodzi do korekcji, bo po prostu my w głowie mamy coś takiego, że że były dwie płcie i że to trzeba skorygować, że to jest anomalia. Ale w niektórych kulturach to się uznaje jako po prostu ludzie i niech sobie tak żyją. No i Słuchaj, nie no. powiesz, że ta osoba jest damsko-męska czy męsko-damska. Nie powiesz tego. Ona jest obojniakiem. Tak, ale obojniak to jest osoba, która posiada cechy i tej płci, ale żadnej innej. Ona posiada cechy męskie, damskie, a nie posiada cech jakiegoś coś tam, nie? No bo Ale nie. my mamy określone, jak powinien wyglądać mężczyzna, jak wygląda osobnik płci męskiej i osobnik płci damskiej. Jeżeli coś od tego odbiega, to albo uznajemy coś za anomalię, albo po prostu za osobną płeć. No, obojniak się nie wzięło tak o z nieba, tak? No nie, ale Jednak nie. to stwierdzenie funkcjonuje. Ale poczekaj, no to obojniak, czyli ma obie płcie, ale nie ma trzeciej płci. No, ma Rozumiesz? obie płcie, no to nie nazwiesz tego, nie zrobisz z tego, nie możesz przypisać ani do mężczyzny, ani do kobiety. Chyba, że dokonasz operacji, wtedy możesz. No tak, no dlatego mówię, że dochodzi wtedy do korekcji. Czyli to Tak, jest uznawane za anomalię, ale w tak, niektórych ale kręgach. W niektórych mniej ucywilizowanych, w ogóle jak my możemy się uważać za ucywilizowanych, ale no już załóżmy to, no to w tym momencie, jeżeli gdzieś jednak to występuje i to nie jest w żaden sposób korygowane, to nie przypiszesz ich ani do męskich, ani do żeńskiej. dokładnie. No to o kurczę, czekaj, bo tu ktoś jeszcze chce wejść, ale tak na moment tylko, bo ja będę. O, witaj Peterze. No. A, to właśnie, bo Peter, tak, witaj, bo ty byłeś. Moje uszanowanie. Słuchajcie, tylko powiem wam tak, ja tak może To ja jeszcze. tylko zjebię Petera, okej? Słucham. No, odnośnie czarnej dziury. Antymateria też potrafi, jest, może być czynnikiem, który stworzy czarną dziurę, ale to jest tam, ile tam, 13 tryliardów, tam jakaś cząstka, ale antymateria też w tym Nie, uczestniczy, ale także to nie przepraszam, jest. to właśnie, Andrzeju, bo to jest tak, że antymateria może tworzyć czarne dziury, ale wyłącznie we wszechświecie stworzonym z antymaterii. Tam, gdzie jest przewaga antymaterii nad materią, tą naszą. Natomiast w naszym wszechświecie nie, po prostu antymateria jest zbyt. Właśnie, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że najdroższą substancją, jaka istnieje na naszej planecie, to jest właśnie odrobina antymaterii, którą się trzyma gdzieś w jakiejś tam w specjalnej pułapce tej elektromagnetycznej i jej jest tam jakiś ułamek grama, bardzo niewielki i ona kosztuje prawdopodobnie tyle, co miasto Nowy Jork całe, jakby je sprzedać. No, a Peter, odnośnie teraz tego, co mówimy, no to nie wiem, czy słuchałeś, ale ja powiedziałem, że są trzy płcie. Nie dwie, nie 48, tylko trzy. I co ty na... Ja uważam osobiście, myślę, że no są dwie, nie? Nie ma tutaj za bardzo dla mnie większej filozofii. Nie słyszałeś nigdy o obojniakach. Tak, słyszałem, ale właśnie ja uważam właśnie tak jak Leszek mówi, że to nie jest żaden nowy organ rozrodczy. Tylko, że obojnik ma albo cechy mężczyzny, albo kobiety i nic więcej. No okej, okay. No to powiedz mi, jak w dowodzie byś taką osobę oznaczył? No myślę, że wiesz, na początku, tak jak powiedziałeś, że rodzice o tym decydują,
ale myślę, że później taka osoba może sobie to zmienić, zrobić korekcję i zmienić w dowodzie, nawet jeśli będzie chciała. No, ale ja też powiedziałem o kulturach, gdzie takie osoby istnieją i one po prostu funkcjonują. Także w takim stanie. To nie jest tak, że ja powiedziałem o naszym świecie zachodnim, ale w innych kulturach to całkiem inaczej wygląda. No to Ale już tak. kwestia, nie wiem. Tylko, że przepraszam, tylko właśnie tłumaczę ci, nawet jeżeli to jest w innej kulturze, to i tak są tylko dwie płcie, czyli męska i żeńska, wymieszane w różnych konfiguracjach, natomiast nie ma trzeciej. Natomiast istnieją tak zwane płcie kulturowe i ich może być dużo więcej. Bardziej tożsamość seksualna bym to nazwał. A ludzie często właśnie uważają tożsamość seksualną na równi z płcią. No to nie jest to samo. No tak, no tak. Słuchajcie, tylko, no tak jak mówię, no tutaj musielibyśmy przyjąć pewne kryteria. O, ale słuchajcie, i tu jest właśnie, o, popatrzcie, pięknie, bo tu mam przykład. To, co my mówimy, to co teraz robiliśmy, czyli opowiadaliśmy o tym, że definiujemy, powiedzmy, płeć męską i płeć żeńską i mamy pewne komponenty dwupłciowe, natomiast nigdy nie istnieją komponenty trójpłciowe, czyli mężczyzna, kobieta i jakiś tam, nie wiem, IT z kosmosu. To nie jest trzecia płeć, natomiast tak jak mówię, więcej płci występuje na poziomie właśnie tożsamości płciowej, kulturowej. No, jednak wśród zwierząt, no też to nie jest tak oczywiste, tak? My nie korygujemy zwierząt. No, zwierzęta rządzą się swoimi prawami. No tak. I nie mają jak korektować swojej płci. No, a ludzie to też zwierzęta, no i krąg się zamyka. To znaczy tak, tylko że ludzie to szczególny rodzaj zwierząt, którzy wyszli poza właśnie horyzont życia codziennego zwierząt. Tak, i utrudniamy sobie tylko życie. No ja nie wiem, dlaczego my jako ludzie mamy się uważać za zwierzęta lepsze, bardziej znające życie. To, że my zaczęliśmy kontrolować, to tylko świadczy o wyższości naszego gatunku, ale jakbyśmy na przykład mieli się spotkać jako człowiek i wieloryb, no to Wieczuwaniu pisemno. Tak, mów. albo, nie wiem, człowiek orka, no to nagle by się, albo człowiek gepard, no to nagle by się okazało, że człowiek, nawet posiadający broń, dalej mógłby zostać pokonany. No, ale to tak zawsze jest. Człowiek, który posiada broń, też zawsze może. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Cześć, wieczór. Chester. No cześć, cześć. Nie Bo przerywam, nie przerywam. a Kontynuujcie, myślałem, no. że chcesz się odnieść do tej ilości płci. Nie, no nie chcę się odnosić, bo ja dopiero wszedłem dosłownie 5 sekund temu, także chciałbym chwilę To poznać znaczy, kontekst tej powiem wam, rozmowy i wtedy będę mówił, no. ja za chwilę będę kończył, ale chciałbym, żebyście jeszcze powiedzieli, z tym, że dzisiaj właśnie mówimy o tym. O tym, że definiowanie płci to jest tak jakby pierwszy taki krok do w ogóle postępowania w życiu, nie? I tutaj to, co mówiłeś, no to rzeczywiście jest to, tak, jest to kwestia tego, w jaki sposób zdefiniujemy płeć, bo ty mówisz, że istnieje trzecia płeć, ale wskazujesz tylko te dwie podstawowe i z nich chcesz
stworzyć hybrydę, która będzie trzecią płcią. No nie, nie, po prostu mnie uczono w ten sposób, że są dwie płcie. Potem mnie uczono, że jest 48 płci, a ja sobie sprawdzając różne strony internetowe, czytając różne artykuły, stwierdziłem, że tak naprawdę są trzy płcie. Sam do tego doszedłem, bo sam stwierdziłem, że jeżeli ktoś ma narządy męskie oraz żeńskie, nie mogę tej osoby zdefiniować. A my w, po prostu w naszym kręgu kulturowym po prostu to znaczy, stwierdziliśmy, że są tylko dwie i musimy korygować wszelkie odstępstwa i dlatego jest jak jest. No, Leszku. No nie, no, nie, nie. Ja ale... myślę, że się wyrażam jasno. Ale dobrze, tutaj... Dobra, dobra. Jedno tylko pytanie jest takie. Tak, tak, dobra, dziękuję. Wiesz co, ja mam tylko jedno pytanie, bo no, nie pamiętam tej nazwy, ale to chodzi tobie o tą metamfrodytę, czy coś takiego, nie, że... obojniak, obojniak. Nie, 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 bo to... A obojniak, to obojniak to jest w bakteriach. Chodzi mi o to, że jest nazwa nie, dla... Nie, no są ludzie, którzy się rodzą. Nie, nie, no czekaj, 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 bo tutaj Leszek dobrze chyba zaczął mówić, no. To się nazywa hermafrodyta. Tak, dokładnie, dokładnie. Męskie i żeńskie. Tak, tak. I to jest zaburzenie genetyczne i to jest po prostu, ale właśnie tutaj się poruszamy dalej w tej biologii podstawowej, tak? Że jest przypadek mężczyzny, kobiety i jest ta, według właśnie Szofera NL, że jest ta trzecia, która jest osobą, która ma, posiada narządy te i te, tak? I tutaj to jest po prostu... kwestia naturalna, ale czy zgodzisz się z tym, że jest teraz ponad 200 płci z tego całego abecadła? Kiedy zapytasz jakiegokolwiek przedstawiciela tej grupy, oni nie potrafią wymienić 10. Ale to, że ktoś nie potrafi wymienić całego katalogu, to wcale nie znaczy, że elementy katalogu nie istnieją, tylko świadczy o tym, że ten człowiek jest mało, ma niewielki potencjał pamięciowy. Okej, okay, rozumiem. Leszku, Leszku, a nie doszliśmy do tego momentu, że ja powiem... Ale okay, ja powiedziałem, patrz, bo ja powiedziałem coś takiego wcześniej, że zaczynamy tożsamość płciową definiować jako płeć i to jest błąd. O, Leszek mi przyznał rację, i to jest, a i to w tym jest momencie po prostu, tak. Leszek znowu, kurde, mi kombinuje. Biologicznie są dwie płcie, tak? A reszta to są ten, ale biologicznie... Ja uważam, że są trzy. No, wy możecie nie podzielać tego zdania. Ale nawet u hermafrodyty masz element męski, element żeński w jakiejś konfiguracji, natomiast nie ma trzeciego elementu, który determinuje jeszcze inną płeć. Nie ma, bo nawet o, dziecko... Dobrze, to ja się ciebie zapytam. Jest albo to inaczej. Albo dziewczynką. To inaczej, inaczej to zrobimy. Masz, zdefiniuj mi mężczyznę. Jak wygląda mężczyzna? Znaczy mężczyzna jest to... znaczy wiesz co, ja nie jestem biologiem. No nie, no chodzi mi o to, że co ma między nogami? Co ma kobieta między nogami? A jeżeli masz to i to między nogami, to znaczy, że to już jest coś innego, prawda? To jest anomalia genetyczna. To jest anomalia genetyczna. Jeżeli mam zdefiniować mężczyznę, to mężczyzna rodzi się z chromosomami X i Y. Jeżeli jest to kobieta, to się rodzi z chromosomami XX. Jeżeli jest to właśnie osoba, która, tak jak ty powiedziałeś, obojnak, ona ma w DNA zaburzenie, które się nazywa w ten sposób, który nie mogę powtórzyć, bo jestem zmęczony po robocie, ale tak, dla mnie jest to po prostu, to nie jest trzecia płeć, to jest po prostu osoba, która jest z zaburzeniami po prostu genetycznymi, ale to nie znaczy, że ta osoba jest mniej lub bardziej ważna od normalnych ludzi, tak? To jest osoba, która po prostu taki zestaw genów dostała podczas urodzenia i tyle.
No. Ale dobrze, ale pamiętaj, ale ja mówię o czym innym. Płeć jest determinowana głównie przez penisa i pochwę. Te dwa elementy organizmu definiują płeć. Ale nie ma innego elementu To definiującego. co? To jak będziemy nazywać taką osobę? Mężczyzno-kobieta czy kobieto-mężczyzna? No przecież Nie, mówisz no obojętnie. tu Leszek nazwał to tak, jak to powinno się nazywać. I jeszcze raz powtórz mi, żebym zapamiętał, bo naprawdę. Hermafrodytyzm. Tak, dokładnie. To się nazywa hermafrodytyzm. Bo Hermafrodytyzm. tam nie ma Okej, tak. trzeciej płci. No to Rozumiesz? hermafrodytyzm jest trzecią Poczekaj. płcią. Jak dla mnie. Teraz wyobraź A, sobie, dla że mamy ciebie. Aha, tak. okej. Dobra. No nie, no ja nie będę narzucał nikomu swojego Poczekaj, zdania. Ja ja też ci się na biologii czegoś wytłumaczę. innego uczyłem. Nie, nie, No nie, przepraszam. rozumiem, ale ja nie mówię, Andrzeju, że ja tutaj posłuchaj. nie atakuję, naprawdę, ja nie atakuję nikogo, tylko po prostu Andrzej. według mnie jest to jakieś zachwianie, nie wiem, tego DNA w dziecku, w płodzie i tak dalej, że do końca nie Jasne. wytworzyło tego chromosomu XY albo XX, że po prostu zostały te pozostałości, bo jeżeli, nie wiem, się zagłębicie w ten temat, to każde dziecko podczas zapłodnienia jest dziewczynką. I No tak. dopiero geny determinują podczas ciąży to, czy ty się rodzisz chłopakiem, czy dziewczynką, czy właśnie tym i tym naraz. Tyle. Dobrze, ale właśnie o tym mówimy. Drogi Chesterze, ale mamy tak, mamy penisa i mamy pochwę. I nie mamy innych elementów. Nie mamy, nie wiem, kwiatu, który jest zapylany. Nie ma u ludzi kwiatów, które się zapyla. Rozumiesz? Mamy pochwę i penis. I tyle. Nic innego. To są dwie determinanty. To tak samo, jakbyśmy na przykład definiowali. Mamy kółko i mamy kwadrat. I niezależnie od tego, czy mamy na przykład 6 kółek i 15 kwadratów, to i tak ciągle mamy kółka i kwadraty. Nie mamy trójkątów. Okej, ciekawe, ciekawe, no, To znaczy, ale. no, rozumiesz, to jest najprostsze możliwe wyjaśnienie. Hermafrodytyzm polega na tym, że mamy jednocześnie dwa elementy płciowe. One Czyli są. herma, to co powiedziałeś, no to Hermafrodytyzm. hermafrodytyzm powinien być oddzielną płcią. No. Bo jednak, dobra, bo my u nas na zachodzie po prostu korygujemy to. Rodzic sobie wybiera, chcecie chłopca czy dziewczynkę, bo ma pizdę i fiuta. To Ja mu bym chętnie chłopca wytłumaczył chcemy. ten problem, bo widzę, że tutaj jesteście zamotani kompletnie i w zupełnie nie tym temacie, o którym mówicie, bo bardzo mnie to boli. Słuchajcie, no jest facet, ma kutasa, jest kobieta, ma waginę. Okej, w porządku. Jednakże w naszych czasach podejmę jeden temat. Na przykład seksmisja, która była wyprodukowana w 80 bodajże 9 roku, strzelam, nie jestem przekonany, ale strzelam. Tam już pokazali, że jest możliwość, żeby kobiety same się nakręcały i same produkowały. Ale to jest tylko przykład. Tak zwana. Nie chcę teraz użytkować jakichś tematów. To jest nieważne. Do czego zmierzam? W naszych czasach, teraz, to się trochę zmieniło. Teraz ktoś może mieć, bo wcześniej były fizyczne zaleciałości, a teraz możemy mieć psychiczne zaleciałości, które wpływają na to, że ktoś się czuje bardziej w tą lub w tamtą stronę. I czy to jest ważne? Partenogeneza, dokładnie. Ale teraz w tych czasach jeszcze wchodzą w to psychiczne jakieś takie twory, że ktoś się czuje bardziej w tą lub w tamtą, nie wiemy. I jest to bardzo skomplikowane, bo nie jesteśmy w stanie tego wykryć. Ale ty utrudniasz. Ja Karwa, utrudniam. ja cię lubię, ale słuchaj, bo ty utrudniasz, bo ty łączysz tożsamość płciową z płcią. To są dwie odrębne rzeczy. Tożsamość płciowa a płeć. A my tutaj mówimy o tym, że ja powiedziałem przynajmniej, że jest coś takiego jak obojniak. Jest ktoś, kto się rodzi
i z jednym narządem płciowym, i drugim, i w niektórych kręgach kulturowych on sobie normalnie żyje. On tak istnieje, nie dochodzi do żadnej korekcji. Przepraszam, przepraszam. Słuchajcie, przepraszam was na czacie, ale ja dopiero teraz popatrzyłem, ile ludzi napisało. Pozdrawiam wszystkich, ale tu mamy rozmowę na czacie i wtedy mi nikną. I pozdrawiam również ludzi na Bigo. Słuchajcie, ale to rozumiecie, niezależnie jak skonfigurujemy dwa elementy, to i tak będą to dwa elementy. Nie ma trzeciego elementu. Jest penis, jest pochwa i na razie nie mamy na przykład słupków, pręcików, nie mamy. Mamy penis i pochwę. Tylko te dwie rzeczy mamy. Z nich możemy budować tożsamość płciową, psychikę kobiecą u mężczyzny albo męską u kobiety, ale to są już psychiczne uwarunkowania. Natomiast fizycznie mamy tylko dwie płcie. Znaczy, bo tak nas ja bym się wpił w to, bo to właśnie jest zależne. Jeśli, jakby to ująć, jest komórka, która się dzieli, prawda, i ona nie wie do końca, kim jest, bo komórka nie wie, tak? Ona nie wie i się rozdziela. I załóżmy, przepraszam, taki... nie, tutaj, wiesz co, nie masz racji, bo pamiętaj, że w komórce, w tej najmniejszej, nawet pierwszej zapłodnionej komórce już masz materiał genetyczny, który już wie, co będzie. Dobrze, Leszku, tylko że chciałbym naznaczyć jedynie to, że w końcowym efekcie wychodzi więcej komórek męskich niż żeńskich. Okej, okay, nie ma problemu, więc... Jeśli ktoś jest na przykład hermafrodytą i więc ta pochwa zanika, może niekoniecznie pochwa, przepraszam, to źle powiedziałem, czyli żeńskie genitalia zanikają tam, a męskie się rozwijają. Tak to wygląda w fizyce, niestety tak to wygląda i to jest nie jeden przykład już był omawiany. Czytałem bardzo stare książki i tak było od dawna temu. To nie jest nowość, to nie jest nowość, więc, ale aczkolwiek jeszcze tutaj w odpowiedzi do kolegi, który jest tam gdzieś za granicą, chciałbym odpowiedzieć, że nie ma 50 płci, czy tam 30, czy 20, 15, 18, to jest nieważne. Są dwie płci i tylko tyle, i nie ma więcej. Możemy rozgraniczyć sobie tylko w tyle, że w tyle głowy oczywiście. Jeśli ktoś kuma, o czym mówię, że no są różne, jakby to ująć. Tak, ale właśnie wiesz co, Karwaj, ale są tożsamości płciowe, czyli na przykład mężczyzna... Anomalnie, ja nie tak. Mówiłem o tożsamości, ja mówiłem o bojniakach, a wy nawet nie poruszacie tematu obojniaków, jakbyście bo nie on wiem, jest uciekali, jakby was parzył. Ale szofer, spokojnie, to jest marginalny temat, to się zdarza raz na, nie wiem, 100 tysięcy przypadków, więc ale to jest na tyle marginalny, to jest na tyle marginalny temat, że właśnie tego nie poruszamy, bo to istnieje w naturze, tak? W naturze i to nie chodzi o badania jakichś tam profesorków, tylko masz oczy, masz mamę, ojca i skąd się wziąłeś? No właśnie od mamy i ojca i tyle. A jeżeli my się tutaj będziemy skupiać na mniejszości, która jest marginalną mniejszością, to gubimy w ogóle pojęcie o tym, czym, dokładnie, czym jest świat no to, i tak dalej, no to dla mnie jak marginalną... będą uczone. Marginalnymi osobami są ci, którzy będąc mężczyzną, mając narządy męskie, uważają się za kobietę i ci, którzy są kobietami, uważają się, że powinny się urodzić mężczyznami. To dla mnie jest większa anomalia niż ludzie, którzy się urodzili z obojgiem narządów. No dobrze, ale, no, ale teraz tutaj się zgadzam, a bardziej się szanujemy zgadzam, osoby, które się utożsamiają, niż te, które się urodziły. Spójrz, i tu teraz... się zgadzam z tobą, więc to jest wielki jeden bullshit i chodzi o to tylko, że właśnie jeżeli chodzi o biologię, no to nie ma do tego jakiegoś tam zdania profesorów, czy jakkolwiek, tylko tutaj
pomijacie się z jedną kwestią, czy te wszystkie działania, bo my możemy sobie tutaj dyskutować, ale małe dzieci w szkole nauczane są właśnie, nie wiem jak w Polsce, ale właśnie w Wielkiej Brytanii, że trzeba tolerować każdą płeć i musisz szanować każde uczucia każdego człowieka, nawet jak jest pierdolnięty i większość z nich powinna w Choroszczy po prostu odbywać swoje praktyki i tyle. Ale przepraszam, Chester, ale akurat szanowanie uczuć każdego człowieka to jest taka podstawa kultury w ogóle. No tak, tak, ale nie, ale nie uczuć, że jeżeli ktoś ci wmówi przez Netflixa, albo przez Disneya, albo przez YouTube'a, to, że ty jesteś chłopaczkiem, ale ty się możesz czuć dziewczynką, gejem, takim, jakim, ABC do Z, możesz być kim chcesz i sobie wybierzesz i będziesz terroryzował, kurwa, całe społeczeństwo, ale ty nie wydasz potomstwa na świat. Więc tutaj ale dla mnie jest pewien zgrzyt, że nasza cywilizacja się kurwa kończy. Tak samo to się znaczy, skończyło cesarstwo rzymskie na ruchaniu eunuchów, na właśnie molestowaniu dzieci, na robieniu kurwa sobie wszystkiego, ze wszystkiego po prostu błahą sprawę. Każdy może robić co chce, bo on jest upoważniony. Więc jeżeli się poruszamy w ramach moralnych, to albo się poruszamy w ramach moralnych, albo sobie wymyślamy zasady, że można jebać kurwa kozę, no to będziemy tak jak te kurwa Araby, które sobie tam napierdalają kozy w Polsce, gospodarzom i tak dalej. No. Chester, ale mam prośbę. Staraj się eliminować takie te wulgaryzmy. Okej, okay, dobrze, dobrze, będę pikał, czyli pik Araby urządzają sobie igrzyska. No dobra, już chyba wyłuszczyłeś swój problem. Leszku, ja bym proponował, żeby każdy po kolei i bez przeskazania sobie byłoby lepsza wymowa, bo tak to się jest jak, nie wiem, w Sejmie. Każdy się przekrzykuje i to jest bez sensu. Więc lepiej byłoby po kolei, każdy ktoś ma coś do powiedzenia. To poczekajcie, to może Chester skończ, a potem Karwaj się odniesie. Ja skończyłem i tak jestem tego zdania, aha, żeby każdy mógł się po kolei wypowiedział. Także dobrze, nadaj kolejkę, nadaj kolejkę i niech każdy... To teraz Karwaj, a daj potem minutę, daj minutę i tyle. No. Dobra, świetnie, dziękuję za przyjęcie mojego wniosku. Chodzi o to, wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, bo my mówimy tu o dwupłciowości i tak dalej, ale wyobraźcie sobie sytuację, że są siamskie bliźnięta. Albo siamskie whatever, nie? Ale o coś ci przerywa. Jeszcze raz, może mnie nie słychać. Chodzi mi o siamskie bliźnięta. Aha, no tak. I wyobraźcie sobie taki system, nie? Że mają jedno ciało, dwie głowy i tak dalej. Co o tym powiecie? To jest już fantasmagoria, która jest w naszym świecie no, znana, tak? To nie jest jakiś science fiction. I tu już są dwie głowy, a nie jedna, a nie mają kutasa i cipy, tak? Czyli w drugą stronę, tak? To jakoś leci w inną stronę. Co o tym powiecie? Może jakiś ktoś ma zdanie? Bo to jest bardziej powszechne, moim zdaniem, niż dwubiegunowość płci. Tak sobie myślę, bo to jest też zaburzenie genów i o to w tym wszystkim chodzi. Tak sądzę, tak sądzę. To się częściej zdarza to znaczy, niż hermafrodyty. Przepraszam cię. Mów. To znaczy nie częściej, bo takie, które ty powiedziałeś, że jest jeden korpus, a dwie głowy, się zdarza bardzo rzadko. Natomiast bliźnięta syjamskie są najczęściej tylko na przykład rękami, czy plecami, czy brzuszkami i na współczesnym poziomie medycyny to takie proste rozdzielenie, czyli na przykład jak są rękami zrośnięte, to jest to dosyć łatwe do rozdzielenia. Jeśli jeszcze bym mógł zakończyć, bo już podaję temat dalej. Dlaczego tak się dzieje? Skąd te genetyczne zmiany? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wynika to później, że wychodzą ludzie tacy, a nie inni i to są oczywiście ludzie, tylko dlaczego tak, z czego to wynika? Podejrzewam, że jest to taka sama zmiana genów w tym samym czasie,
Tak samo jak wynika z tego, że ktoś nie wie, czy jest kobietą, czy mężczyzną, albo ma dwa w sobie, że ma geny żeńskie i geny męskie w sobie. I tak się rozwija. Niestety tak to wygląda czasami. Jest, no, czy jest mi przykro? Nie wiem, ale po prostu to określam w jakiś sposób i tak to niestety jest. I jak to rozgraniczyć? Czy to jest ta sama dysfunkcja genów, czy jakaś inna? Co o tym sądzicie? To takie moje pytanie. To znaczy? No dobra, to może słuchajcie, żeby była sprawiedliwość, to szofer i Peter, a potem Chester. Nie, no to ja oddaję głos Peterowi. A na końcu ja. I poszedł. Już nie. Karwaj, zadaj jeszcze raz to pytanie, no to co Chester na końcu zadałeś. Okej. Okay. Ja daję głos dalej, dalej tutaj Karwaj, dawaj. No mogę, jak najbardziej. Mhm. Sądzę, że ta sama dysfunkcja naszych genów, które sprawiają, że ktoś się rodzi hermafrodytą, tworzy również takie zaleciałości, że na przykład gdy rodzą się bliźniaki, które są zrośnięte, to jest tylko moja opinia. Ja nie mówię, że tak jest. To jest tylko moja opinia, że są zrośnięte razem, bo nie potrafiły się rozłączyć w trakcie płodu. I to jest tylko moja opinia. Ja nie mówię, że tak jest, tylko że to jest moja opinia. I nie wiem, jeden może być chłopcem, druga dziewczynką, albo dwóch chłopców, albo bliźniaki. Przeważnie jest to z bliźniakami zrobione, chociaż bliźniakami też może być chłopczyk i dziewczynka. I zrośnięte takie razem z sobą, to są trudne sprawy. Wiemy o tym, bo słyszeliśmy o tym na świecie niejednokrotnie. Nie chcę, nie wiem, jedliście kolację? Jedliście, dobrze. Więc nie chciałbym tutaj narzucać jakiejś takiej retoryki. Ale jest to naprawdę mocny temat i aż mnie boli, żeby o tym dyskutować. No to podyskutujmy o nim. Ale poczekaj. Możemy. Poczekajcie, tylko się odniosę. Witaj Aksel, wiesz co, piszesz, że geny, a psychika to co innego. No tak, oczywiście, że to co innego, natomiast geny są takim wehikułem psychiki też, to znaczy nie tylko geny, bo też środowisko, czyli tak naprawdę i nasz ustrój biologiczny i nasz ustrój psychiczny to jest psychika. To ja powiem coś bardzo takiego kontrowersyjnego. Otóż uważam, że u nas w zachodzie, na zachodzie właśnie jak się urodzą hemoafrodyty, dobra, pewnie źle to powiedziałem, ale jak się urodzą takie osoby o obojga narządów, rodzice decydują i możliwe, że w tym momencie właśnie dochodzi do złego podjęcia decyzji i dlatego ten mózg jest ustawiony jako kobieta, a rodzice decydują, że jednak chcą mieć syna, podają mu hormony, ale on w jego mózgu po prostu w pewien sposób narasta ten popęd seksualny i się ukierunkowuje i dlatego mamy geje, lesbijki, po prostu źle dokonano wyboru w danym momencie. Druga sprawa. Rozumiem, przepraszam na moment. Słuchajcie, bo tutaj dostałem jakieś zaproszenie na okienko, ale ja w ogóle nie widzę. Bo widzę, że na przykład ciebie, Marcin, mogę zaprosić, Karolinę mogę, albo Anię. Natomiast nie ma tutaj kogoś, nie pokazuje mi tej osoby, która wysłała zaproszenie, a tu mi pokazuje, czyli ten TikTok ma jakiś problem techniczny, dlatego nie mogę zidentyfikować człowieka, który mi wysłał zaproszenie, o ile wysłał. No dobra, kontynuuj proszę. To tak, a Karwaj, odnośnie twojego pytania, no jest to bardzo ciekawe, bo tak naprawdę no to mówimy o dwóch odrębnych umysłach, które posiadają jedno ciało, jeden narząd płciowy i w tym momencie, no tutaj mózgi tych osób mogą różnie zareagować, prawda, bo
jeden może być mózgiem męskim, drugi może być żeńskim i nie wiem, kto kontroluje ciało, ten ma władzę. No. Druga osoba, no, druga głowa, no tak naprawdę nie może podjąć żadnej decyzji. Ja wiem, że była pewna akcja, pewna sytuacja, gdzie jedna głowa okazała się homoseksualna, druga była hetero. No i nad władzą ciała miała ta homo i ta patrzyła z obrzydzeniem, nie? Że, i nawet chyba podała do sądu. Nawet była taka sprawa w sądzie. To jest bardzo ciekawe. No bo to są tak jakby dwie odrębne osoby posiadające jedno ciało. No ale jak ty mi mówisz, że takich osób jest więcej niż osób z obojgiem narządów płciowych, no to nie, to nie jest prawda. To ja nie akurat... Nie znam statystyk, nie skoryguję tego. Dobrze, odniosę się, bo wyobraźmy sobie, że zmiany w genach są spowodowane różnymi, nie wiem, różnymi nalotami z zewnątrz, tak? Czy nie wiem, jakieś naświetlenia, ktoś został jakimś promieniowaniu podjęty i tak dalej, i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia, tylko liczba tych osób na świecie mniej więcej jest równa, bo wiemy o tym doskonale, że nie każdego dnia w normalnym związku nie rodzi się dziecko, które ma dwa narządy, tak? Wiemy o tym. Chociaż to jest rzadkie. Ja czytałem książkę z 1852 roku o wszelkich chorobach i tam było napisane wprost. To zdarza się bardzo rzadko. No, parę wieków temu. Dobra, ale do czego zmierzam? Kolejna dysfunkcja, czyli na przykład dzieci, które są tak zbite i że rodzą się razem, że są w jednym ciele, mają dwie głowy, nie wiem, dwie ręce, tak, dwie nogi, no ale dalej to są dwie osoby. Nieważne, ile tych mają, rąk, nóg, to już jest, ja już, to też mnie przeraża trochę, bo jestem przed kolacją, ale dobra, jakoś to przeżyję. I wyobraźcie sobie, że no jak żyć, tak? I one funkcjonują w jednym organizmie, więc przesadziłem z tym zid. I one działają w jednym organizmie i to jest ważne, bo praktycznie czują się jako jeden organizm. I teraz w momencie, gdy są jakieś operacje czy coś i próbują je rozdzielić, tam były takie próby i udało się to zrobić i tak dalej, jak one się czują dalej? Dalej są tym samym organizmem, tylko rozłączonym. Ja nie wiem, to jest pełne szaleństwo dla mnie. Już hermafrodyci przy tym to jest dla mnie pikuś, nie? Ja przepraszam, że taki temat wrzuciłem, ale to jest dla mnie bardziej ważne niż nieważne, bo istnieją takie osoby, które są świadome, normalnie działają. Bracia siamscy, córki siamskie, nie wiem, obojętnie, to jest nieważne. Tak to nazywamy ogólnie. I to jest pojechane. To jest pojechane i to się dzieje normalnie na świecie. Nie wiem, czy moglibyśmy się na to obrażać, czy kryć to, ale warto o tym porozmawiać, bo nikt o tym nie mówi. A to się zdarza, więc to się zdarza u zwierząt hodowlanych, u whatever, ale przeważnie, nie wiem czy zauważyliście, przeważnie u ssaków. Ale wśród zwierząt tego nie korygujemy. Jasne, że nie korygujemy. Jasne, że nie to korygujemy. Znaczy, rozdziela się, jeżeli jest to łatwa operacja, bo są zrośnięte na przykład ogonami, to jest bardzo proste ciachnięcie, więc się koreguje. Natomiast to powiedzmy, Leszku, zależy od zabiegu, od skomplikowania zabiegu. No właśnie. Słuchajcie, ale powiem wam jedną rzecz, bo to bardzo, bardzo ciekawe, tylko ja po prostu, no, muszę wam się przyznać, nie dysponuję wiedzą. A chodzi ci o to pytanie, czy obojniak może urodzić dziecko? Nie, no, prawdopodobnie może.
Słuchajcie, w ogóle taką osobą, która jest najsłynniejszym na świecie obojniakiem, urodziła się jako obojniak, jest Angelina Jolie. I po prostu rodzice wybrali w tym momencie, kiedy się narodziła, bo były obie opcje były możliwe, więc wybrali dziewczynkę. Ja chciałbym się odnieść do czatu, bo tutaj szofer napisał, że nie znalazłem informacji, aby ktoś tak urodził. Znaczy, co urodził? Bo to jest skomplikowane i nie wiemy do końca Nie, nie, tematu. chodzi, że osoba obojniacka, która A, żeby ma urodziła. oba narządy, żeby urodziła dziecko. No, nie ma takich Też nie mam tematu. informacji. Nie mam też informacji na ten temat. Tak, ale to nie jest Wykorzystujecie powiedziane, że ona kulturę. nie mogła urodzić, bo po prostu u nas w świecie zachodnim i ogólnie tym cywilizowanym, powiedzmy, takie rzeczy się koryguje. To bardziej w Afryce i tak dalej, gdzie różne plemiona po prostu pozwalają takim osobom normalnie żyć i tak dalej, nie dokonują żadnej korekcji. Trzeba by było tam pojechać i się zapytać. Znaczy, ja wam mogę jeszcze dopowiedzieć, skąd się biorą takie, no, nie chcę tego nazywać ostro, więc nazwę to dysfunkcje genetyczne. Przeważnie chodzi o kazirodztwo. To wychodziło w Norwegii, to wychodziło w innych paru, ja to tak mówię dookoła nas, nie? Gdzie nie było dostępu i tam znajomi między sobą ludzie uprawiali po prostu. I stąd to wychodziło przeważnie. Te wszystkie dysfunkcje, bo też dysfunkcje ciała i tak dalej, i tak dalej. Ja już nie mówię o tych zbiorach, o których mówiliśmy przed chwilą, ale tak to wyglądało. I do końca nie wiemy, bo nie jesteśmy genetykami, nie będziemy tego rozpatrywać w jakiejś tam szerszej pozycji, wiemy o tym. Ale niestety tak to wygląda. I zawsze tak to Super, wyglądało przepraszam was, od słuchajcie. No lat. ale czy zawsze to musi mieć takie podłoże? No ja się nie zgodzę, nie? Bo jednak Ja od rozumiem, pewnego czasu rozumiem. zaczęliśmy korygować płeć sami od No, siebie. korygujemy. Zaczęliśmy mieć Tak, na to słuchajcie, wpływ, jest, ale. przepraszam, Andrzeju, wiesz co? Bo to tak naprawdę jest temat, który w ogóle nie jest socjologiczny. To znaczy, on jest socjologiczny, bo wszystko jest socjologiczne, natomiast tu jest za dużo biologii, żebym ja mógł w ogóle kompetentnie cokolwiek na ten temat powiedzieć. Tu tak samo, słuchajcie, jeśli idzie o na przykład szczepienie się, czy na przykład, nie wiem, o jakąś tam rodzaj diety, to słuchajcie, no ja znam swoje granice. Jeżeli pytacie mnie o funkcjonowanie systemu komunikacyjnego wewnątrz systemu społecznego, tak, to o tym wam opowiem. Natomiast jak funkcjonuje, bo to jest też komunikacja wewnątrz genotypu na przykład, że wytwarza się mężczyzna, a nie kobieta, tylko jest to dla mnie dziedzina po prostu egzotyczna. Ja jestem socjologiem, a nie jestem lekarzem. Leszku, to powiedz mi jako socjolog, jak patrzysz na to, że na ten cały weganizm, wegetarianizm, odrzucanie mięsa jako ludzie, promowanie tego, czy to ma bardziej pozytywny wpływ, czy szkodliwy? Wiesz co, powiem ci tak. I tutaj też nie mam pojęcia, bo to jest pytanie z dietetyki. Rozumiesz? Ja osobiście mięso jem. Jakbym mięsa nie jadł, to bym pewnie dużo nie porobił, bo człowiek się robi słaby bez jedzenia, bo żywność dostarcza energii. Słuchajcie, dieta białkowa jest fajna, no, jakby to powiedzieć, taka cool, hipisowska trochę, natomiast jest mało energetyczna. Natomiast dieta mięsna jest dietą wysokoenergetyczną. To jest wszystko, co wiem na temat dietetyki i wiecie, No, żywności. ja w sumie też nie mam. Karwaj, kontynuujemy temat, albo zapodaj jakiś swój, ale nie Tak, taki, ale wiesz, taki przepraszam, ekstremalny. przepraszam,
Nie hardkorowy, Przepraszam, dobrze. nie, właśnie chciałem Was przeprosić bardzo serdecznie, bo ja w ogóle jestem zawsze szczęśliwy, kiedy do mnie przychodzicie. Natomiast dzisiaj to ja już tylko tak chciałem na chwilę opowiedzieć Wam o tym, jak się tworzy, bo słuchajcie, temat, który ja chcę poruszyć prawdopodobnie jutro, to jest potencjał przestrzeni wewnątrz, przestrzeni komunikacyjnej wewnątrz TikToka, bo myśmy tu mieli stworzenie na przykład rządu, czyli coś, co nikomu by rok temu nie przyszło do głowy w ogóle. W tej chwili to się stało faktem. I teraz pytanie, jakie właśnie, powiedzmy, że zadam Wam taką pracę domową. Wymyślcie zastosowania dla TikToka, znaczy niekoniecznie to ma być TikTok, Ale ludzie jak. sami wymyślili, ludzie sami stwierdzili, że TikTok to nie jest tylko tańczenie do muzyki, podkładanie głosu, udawanie, że ktoś jest kimś, tylko my sami stwierdziliśmy, że to się nadaje do przekazywania innych treści. No dokładnie, tyle. Dlatego chciałbym Nam Was. dano narzędzie, a my po prostu sami zdecydowaliśmy, w jaki sposób możemy je wykorzystać. Dokładnie. Słuchajcie, ja Was przepraszam, ale ja już padam, bo dzisiaj miałem, kurde, dzień taki dużo, dużo roboty. I słuchajcie, to co umówimy się na jutro na tą rozmowę o. Tylko, że Ale wiadomo, że nie o takiej możemy porze. wieczorem. Właśnie trochę wcześniej, bo ja generalnie dzisiaj dlatego tak późno odpaliłem live'a, bo byłem na u Tonego Montany, tam żeśmy podsumowywali te wybory. Natomiast jutro chciałbym, żebyśmy się tak, bo to w zasadzie to też będzie o genomie ludzkim i o środowisku systemu społecznego. Czyli czyli to było to pytanie, które mówi nam. Czy moglibyśmy, i słuchajcie, to, że teraz to Wam nic nie przychodzi do głowy, nie znaczy, że nie przyjdzie Wam na przykład jutro rano. Dlatego zostawić Was chcę z takim zapytaniem, jak wyobrażacie sobie w ogóle potencjał TikToka? Co na TikToku jest możliwe? I tak dla ułatwienia powiem, że w zasadzie to wszystko. Ja chętnie się odniosę, skoro już kończymy. Może przeniesiemy tą dyskusję do kogoś innego, może tutaj ambasador Dokładnie. jest. Ja w ogóle proponowałbym, żebyś któryś z Was odpalił live'a i wtedy tam, bo tu są ludzie, którzy są zainteresowani i kurde, ja bym nawet do Was na chwilę tam zajrzał, a potem ja sobie pójdę, a Wy będziecie, bo tak czasami robimy, nie? To Ja kto z Was odpali? proponuję ambasadora, żeby odpalił TikToka i do ambasadora, żeby się wbijać i tam będziemy kontynuować po prostu tematy, jak ktoś ma czas O, i a chęci. jest tu ambasador? Jest, 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 jest. A, no Więc to dobrze. No to Leszku, znaczy, pozdrawiam oczywiście, serdecznie. wiesz, ambasador. Tak, Pozdrawiam. witam, witam. Wiesz, to jest to głównie zabawa, ale pamiętaj, że dzieci bawiąc się uczą się rzeczy, które potem w życiu wykorzystują. Także tutaj my na TikToku bawiąc się tworzymy rzeczy, które nigdy jeszcze żadnemu człowiekowi do głowy by nie przyszły. Tak jak na przykład rząd TikTokowy, którego mam zaszczyt być jednym z przedstawicieli, powstał z niczego tak naprawdę. Tylko z tego, że ludzie tutaj przenoszą pewne idee z tego świata tak zwanego zewnętrznego, normalnego, prawdziwego, który można dotknąć, bo tu mamy wirtualny. To dobra, to co? Przepraszam, ambasadorze, czy możesz odpalić live'a? To wtedy by się tam przenieśli więzi ludzi. Znaczy, wiesz No, co, Leszku, ale my żeśmy wczoraj albo tak. przedwczoraj, ja już też tak trochę na bakier jestem z czasem, ale żeśmy siedzieli do prawie drugiej. Tak. I dlatego ja teraz, a wiecie, ja tu jestem, staram się uśmiechać, ale już się wywracam.
Także. Nie no, widziałem, widziałem, że też byłeś po południu aktywny. No. Także no. A jeszcze oprócz tego miałem swoją robotę i to dosyć ciężką dzisiaj, fizyczną taką mocną, więc tutaj, no. To słuchajcie, to co, ambasadorze, właśnie myślisz, tak? O, Bera, pozdrawiam serdecznie. W ogóle pozdrawiam was wszystkich. Przepraszam, że się nie odnoszę do czatu, ale jak mam za dużo ludzi na okienkach, po prostu nie ogarniam czatu, także... Także przepraszam. A ludzie na okienkach ogarniają i czat, i rozmowę. No, tak. Nieładnie, nieładnie. Ja bym się dobrej nocy. Tak. Leszku, no, na razie. Dzięki i no, przejdziemy gdzieś, do jutra. No, pozdrawiamy. No, trzymajcie się, pa.